Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Pomagaj. Dzisiaj kontynuujemy naszą rozmowę o łódzkiej fundacji Sentivenio Wspieranie Rozwoju Dzieci. Ta fundacja mieści się w centrum naszego miasta, na Starym Rynku i wspiera dzieci w ich rozwoju, szczególnie te, które mają jakieś deficyty i ten rozwój nie przebiega prawidłowo. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy program. Znajdujemy się dzisiaj, myślę, że mogę powiedzieć, w centrum naszego miasta, w siedzibie Fundacji Sentivenio Wspieranie Rozwoju Dzieci. Czy ta fundacja zawsze tutaj właśnie była, czy to dopiero od jakiegoś czasu? Nie, fundacja tutaj nie była od zawsze. Wcześniej była w innej lokalizacji, aczkolwiek w takim rozmiarze jest tutaj, jakby to jest taka pierwsza duża lokalizacja. To też jest taka historia, która rozpoczęła się w pandemii. My przenosiłyśmy się z zdecydowanie mniejszego lokalu w okresie pandemicznym tutaj. Lokal był w totalnej rozsypce, nie było nawet ciepłej wody. Tylko my uwierzyłyśmy w to, że to jest potencjał, aczkolwiek uwierzyłyśmy i zwątpiłyśmy, bo przyszła pandemia i wszystko zostało zamknięte, a my zostałyśmy tak naprawdę z budynkiem, który nie rokował w ogóle. Więc no tak, to jest druga lokalizacja, ale pierwsza taka duża nasza. No ale z tego, co pani mówi, to udało się, wygląda pięknie. W środku jest taka atmosfera, z jednej strony, to rozmawiałyśmy jeszcze przed wywiadem, domowa i to się wyczuwa, ale też jest bardzo energetycznie, jak się tutaj wchodzi. Tak, my bardzo dużo pokładów energii wkładamy z Edytą w to, żeby nasi podopieczni i nasi rodzice, którzy otrzymują od fundacji wsparcie, czuli się tutaj dobrze. I przede wszystkim dbamy o to, żeby był taki duży komfort sensoryczny, zarówno dla dorosłych, jak i dla małych. Stąd też przejrzyste i jasne pomieszczenia z dużymi oknami i oświetleniem też odpowiednim, bo ten komfort sensoryczny jednak jest tutaj dla wszystkich ważny, zarówno dla nas, jak i dla podopiecznych. Z prezesami, fundatorami różnych fundacji, stowarzyszeń. Zawsze pytam o to, jak to się stało, że fundacja, stowarzyszenie powstało, bo często bywa tak, że z naszych osobistych historii przekuwamy coś w działania dla innych. Czy też tak było w Pani przypadku? Tak, w naszym przypadku było tak, że my z Martą poznałyśmy się w jednej z ludzkich placówek. I bardzo tam czułyśmy podobne potrzeby w zakresie takiej pracy terapeutycznej. Wspólnie gdzieś tam zaczęliśmy się rozwijać, później założyliśmy swoje działalności gospodarcze, ale to dla nas było coś za mało. My bardzo lubimy się rozwijać tak zawodowo i lubimy poszukiwać różnych nowych tutaj, no też takich trochę doznań terapeutycznych, tak? I lubimy pracować też w zgodzie ze sobą. Więc postanowiłyśmy, że założymy działalności gospodarcze. Jednak to sama terapia nie była dla nas wystarczająca, chciałyśmy robić coś więcej. No i wtedy postanowiliśmy, że założymy fundację. I tak właśnie z naszych dwóch działalności powstała fundacja, w której pracujemy na rzecz tej osób w spektrum, ale też rozwinęłyśmy się w zakresie tej dawania wsparcia całym rodzinom, dzieciom, które są w wieku takim żłobkowym, przedszkolnym, czyli tutaj działamy w zakresie wczesnej interwencji. No i fundacja dała nam takie możliwości, żeby wspierać w bardzo szerokim zakresie rodziny i żeby pisać różne projekty. I to jest coś, czego nam brakowało właśnie w pracy takiej terapeutycznej w naszych prywatnych gabinetach, bo tam pracowałyśmy tak naprawdę jeden na jeden i po prostu z pacjentem, z dzieckiem. Tak, z pacjentem, z dzieckiem, a tutaj pracujemy z całymi rodzinami. Mamy tutaj zdecydowanie większy zakres wsparcia terapeutycznego, więcej form wsparcia, większy zespół, także to jest coś, co
no, czego nam brakowało i mamy też dużo pomysłów do realizacji, które są możliwe dzięki temu, że jesteśmy w fundacji. Ale to jest chyba niezwykle ważne, o czym pani mówi, że tak naprawdę w przypadku, kiedy cierpi dziecko, to cierpi cała rodzina i to wsparcie no, powinno dotyczyć właśnie całej rodziny, a nie tylko tego jednego członka, na którym się teraz fokusujemy, skupiamy, bo wszyscy no, przeżywają to i myślę, że to jest dla nich niesamowicie trudna sytuacja. Tak, my tutaj trochę odwróciłyśmy sytuację w zakresie wspierania terapeutycznego dziecka. Pracując w innych miejscach, miałyśmy takie poczucie, że jeżeli rodzic nie jest zaangażowany w proces terapeutyczny, to ta terapia ma zdecydowanie mniejsze efekty. W związku z czym my wychodzimy do tego rodzica i zawsze zwracamy się z taką ogromną prośbą, żeby rodzic wszedł do nas na zajęcia, usiadł, zobaczył, co się dzieje i tak naprawdę dzięki temu też oprócz budowania relacji z dzieckiem mamy też realny wpływ na tego rodzica, który pozna nas, zobaczy, kim jesteśmy, że nie jesteśmy tylko terapeutą, który mówi mądre rzeczy, tylko jednak realnie pracuje z tym dzieckiem. Dzięki temu, że rodzice wchodzą do nas na zajęcia, nie siedzą bezczynnie na korytarzu, tylko aktywnie uczestniczą w terapii, mają tak naprawdę naocznie widzą, co się dzieje i dzięki temu mają możliwość, żeby powielić zachowania terapeutyczne w środowisku domowym. I dzięki temu zmienia się cały sposób funkcjonowania rodziny. Oczywiście jest to rozciągnięte w czasie, więc tak jak każdy proces terapeutyczny wymaga czasu. Natomiast zaangażowanie tego rodzica, czy tak jak Edyta wspomniała tutaj wcześniej o dziadkach, ma bardzo duże znaczenie w całym procesie, bo obejmujemy wsparciem całą rodzinę, czyli działamy systemowo. I jest to dla nas niezwykle ważne, szczególnie w przypadku małych dzieci, u których te deficyty na wczesnym etapie są łatwiej wykrywalne i jest to dużo bardziej efektywne. Więc my pracujemy z rodzicem realnie, angażując go w terapię swojego dziecka. Sprawdzimy, kto mieszka w którym domku. Wybierzemy kogoś. Ignasiu. Będzie owieczka. Gdzie będzie mieszkała? W tym dużym. No to schowaj. Zrobimy teraz, żeby jej nie było. Schowa się. Gdzie owca? Be, be, be. O, nie wierzę. Schowana. Słoń. Ale duży, tak, będzie w dużym domku mieszkał. Mhm. Tu chowamy słonia. Zmieści się. Nie ma. Jaka jest taka optymalna, optymalny czas dziecka, kiedy trzeba przyprowadzić? No bo jakieś wątpliwości są i nie ma co czekać. Czy ja może powiem tak, jakby było z naszej strony najbardziej wymarzonym wiekiem dziecka, bo my spotykamy się z taką sytuacją, jak pani mówi, na co dzień, tak? I większość dziecka właśnie mówi, że ma jeszcze czas, że nie przychodzili, bo ktoś mówił, a jeszcze się rozgada, a jeszcze się nauczy, a jeszcze gdzieś tam coś się zmieni w tym rozwoju. Natomiast dla nas idealnym wiekiem to jest takie 2 latka i wtedy też widzimy największe postępy tutaj w zakresie terapii i dziecko jest najbardziej plastyczne i szybciej się uczy. Rodzic też szybciej wchodzi w ten proces terapeutyczny, bo on tak naprawdę jeszcze nie doświadczył innych oddziaływań, ani rodzic, ani dziecko, więc ta terapia jest najbardziej skuteczna i my wtedy najwięcej możemy, tak? Bo możemy wesprzeć od razu rodzica, więc rodzic nie popada nam często w depresję, bo później spotykamy się z rodzicami już starszych dzieci. To niestety ta depresja często rodzicom towarzyszy ze względu na te trudności, o których oni się wstydzili komukolwiek powiedzieć. Więc dla nas najlepszym wiekiem to jest takie 2 latka, aczkolwiek najczęściej przychodzą rodzice z dziećmi w wieku 4-5 lat. To chyba myślę, że to jest 90% takich podopiecznych, bo to już jak gdyby też przedszkole, tak? Narzuca, że coś się dzieje, proszę jej sprawdzić, czy proszę jej do poradni, czy gdzieś szukać wsparcia. Więc to jest taki wiek, w którym najczęściej rodzice przychodzą 4-5 lat, ale my zawsze mówimy o tym, że ta wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju jest bardzo skuteczne, bo często jest tak, że jak rodzic jest na zajęciach z dzieckiem, to on nie musi długo przychodzić na te zajęcia.
Wystarczy, że my im pokażemy, w jaki sposób bawić się z dzieckiem, na co zwrócić uwagę. Konsultujemy cały czas tego rodzica, podpowiadamy, co zrobić. Oglądamy filmy, jak oni się bawią w domu i to jest w naszym mniemaniu to, co byśmy chciały robić i wtedy rzeczywiście te dzieci mają zdecydowanie mniejsze trudności w zakresie komunikacji, w zakresie kontaktów społecznych, w placówkach oświatowych, do których się później te dzieci zaprowadza, tak? Więc to ogranicza bardzo problemy. A jak wygląda codzienność fundacji? No trochę tutaj już panie powiedziałyście, tak? Ale jak wy tutaj na co dzień funkcjonujecie? W związku z tym, że oprócz tego, że koordynujemy z Edytą sprawy administracyjno-biurowe, na co dzień też kreujemy wizję rozwoju fundacji. Prowadzimy też na co dzień wraz z naszymi specjalistami terapię, więc my same oprócz pełnienia funkcji prezesa i wiceprezesa działamy realnie prowadząc terapię. Także u nas prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z spektrum autyzmu i też dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. Prowadzimy też grupy wsparcia dla rodziców, które spotykają się cyklicznie raz na 2 miesiące. Jest to też dla nas taka ważna rzecz, ponieważ koordynatorem działań, wspierania działań rodziców są też dwie mamy, które dzięki swojemu doświadczeniu mogą dzielić się też no, i dobrymi, i tymi negatywnymi doświadczeniami. Dodatkowo też konsultujemy rodziców. Natomiast fundacja ma tutaj też szersze plany, ponieważ w bliższych lub też dalszych planach jest otwarcie tutaj punktu przedszkolnego dla dzieci oraz poradni, niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej z racji tego, że zgłasza się do nas bardzo dużo dzieci, właściwie rodziców dzieci z prośbą o diagnozę pod kątem spektrum. Niestety tutaj brakuje też zespołów, które orzekałyby o trudnościach występujących u dzieci. No, dodatkowo też prowadzimy cyklicznie zebrania zespołu z naszymi specjalistami, ale głównie wspieramy tak terapeutycznie dzieci i ich rodziców. Pracujemy od poniedziałku do piątku, także jesteśmy tutaj w samym centrum starego rynku. Tak, tak próbuję sobie gdzieś tam też odpowiedzieć, odpowiem na pytanie, ale ciężko to powiedzieć, bo u nas jest zawsze w pracy bardzo szalony czas i jak gdyby poukładany jest tylko ten czas, kiedy jest terapia, to wtedy rzeczywiście jest tak od do, że wtedy chodzimy na zajęcia, pracujemy z tym dzieckiem czy z innym, ale pozostały czas, który mamy taki na te dodatkowe rzeczy fundacyjne, to zawsze jest zupełnie inny, bo raz jest właśnie pisanie wniosku, raz jest organizacja właśnie jakichś warsztatów, szkoleń, bo też tym się zajmujemy, czy właśnie jakichś spotkań z rodzicami, czy właśnie konsultacji z rodzicami. Właśnie tak jak masz powiedziała, zebranie zespołu, spotykanie się z innymi fundacjami, bo też bardzo dbamy o to, żeby te łódzkie fundacje współpracowały ze sobą, więc na to też dużo czasu poświęcamy. No dużo gdzieś tam też wyjść, spotkań po to, żeby gdzieś szukać tej współpracy z miastem, więc no szalony czas, tak? Więc poukładana jest tylko terapia, a wszystko poza jest jednym wielkim, nie wiem, czasami elastycznym działaniem. Elastycznym działaniem, żeby być chaos. Tak to nazwijmy. Tak, tak, ale w chaosie się dobrze odnajdujemy, więc myślę, że tak, że nie jest źle. Ja chciałam jeszcze zapytać, bo być może ogląda nas teraz jakaś mama, tata, rodzic, zastanawia się, czy jeżeli jego dziecko nie ma jeszcze diagnozy, opinii, to czy może trafić do fundacji? Czy to jest tak, że jakby już musi być przebadane gruntownie, żeby mogło korzystać z pomocy? Nie, absolutnie nie. Tak naprawdę z naszego wsparcia może skorzystać każdy rodzic, każde dziecko. My mamy coraz więcej na szczęście takich telefonów z prośbą, że coś rodzica niepokoi i szukamy wsparcia. I wtedy taki rodzic przychodzi z dzieckiem, obserwujemy, prowadzimy spotkanie z tym rodzicem, prowadzimy spotkanie z dzieckiem, później znów konsultujemy tego rodzica i jeżeli jest taka potrzeba, to obejmujemy już wsparciem, żeby jakby nie tracić tego czasu i od razu, jeżeli okazuje się, że te trudności w zakresie rozwoju są zdecydowanie większe, to kierujemy do miejsc, do których rodzic powinien się udać, również do miejsc tutaj, które współpracują w ramach NFZ-u, czy do placówek, które diagnozują w zakresie różnych niepełnosprawności, tak? Bo to nie jest tylko spektrum, bo tak naprawdę jeżeli zgłosi się nas takie małe dziecko, to rzeczywiście często jest tak, że to nie jest tylko spektrum, aczkolwiek że tak myślę, że po tych latach, gdzie my pracujemy na terenie tej Łodzi, to jesteśmy tak bardziej kojarzone, czyli do nas no, trafiają bardziej dzieci, u których rodzice widzą tutaj jakieś ryzyko w zakresie spektrum autyzmu. Więc każdy rodzic, którego rozwój dziecka niepokoi, może do nas się zgłosić.
A czy uważacie Panie, że ta świadomość naszego społeczeństwa jest już teraz większa, że jednak, no właśnie, to świadczy pewnie też o tych dzieciach, które już w wieku chociażby 2 lat trafiają, a nie w wieku 4, 5 albo w ogóle już, no kiedy pewne rzeczy są no, zaprzepaszczone, prawda, no bo tak chyba trzeba to powiedzieć. Tak, spotykamy się z tym, że coraz częściej trafiają do nas rodzice, którzy mają większą świadomość, że mogą u dzieci wystąpić jakiekolwiek trudności. I też zbliża się w ogóle kwiecień, czyli miesiąc świadomości autyzmu. W tym miesiącu bardzo dużo organizacji, które działa w ramach wsparcia dzieci ze spektrum i z różnymi zaburzeniami, właśnie też szerzy informacje na temat właśnie możliwych trudności, które występują u dzieci. Ja jeszcze tak dopowiem, ponieważ jest to taka ważna, myślę, że informacja, że dzieci, rodzice dzieci w wieku od 16 do 30 miesięcy, jeżeli niepokoi ich rozwój dziecka, mogą zrobić bezpłatne badanie przesiewowe w internecie, we własnym domu, w zaciszu domowym. Fundacja Synapsis, która wypuściła jakiś czas temu program pilotażowy badabada.com.pl lub .pl, na tej stronie wpisuje się datę urodzenia dziecka i odpowiada się na krótkie pytania tak lub nie. I na tej podstawie rodzic, to jest badanie przesiewowe, nie pełna diagnoza, może dostać informację zwrotną, czy u jego dziecka występuje ryzyko zaburzeń ze spektrum w 3 kategoriach, niskiej, wysokiej lub też średniej. I jeżeli w badaniu przesiewowym wyjdzie, że rozwój jednak jest nieprawidłowy, należy udać się do specjalisty. I to też jest takie badanie, które często rekomendujemy rodzicom właśnie u tych maluchów między 16 a 30 miesiącem, ponieważ to już jest taka pierwsza weryfikacja, czy trudności, które są u dziecka, są faktycznie trudnościami, czy też jednak warto poczekać i dać dziecku jeszcze czas na naukę tych umiejętności. Więc myślę, że świadomość jest coraz większa, natomiast cały czas trzeba nad tym pracować, że jednak warto wesprzeć rozwój swojego dziecka. Nie wiem, czy możemy się pokusić, żeby tak na koniec powiedzieć o kilku takich, nie wiem, cechach albo wątpliwościach, które mogą mieć rodzice, dzieci, no, które mogą niepokoić i spowodować, że wybiorą się i poproszą o pomoc. Ja myślę, że to, na co najbardziej zwracamy uwagę, to jest komunikacja, ale tutaj celowo oddzielę tą mowę od komunikacji, tak, żeby rodzice bardzo zwracali na to uwagę, w jaki sposób się dziecko komunikuje. Ponieważ myślę, że to jest największa trudność, z którą się tutaj spotykamy, że właśnie często mówi się o tym, że dziecko ma jeszcze czas. No my cały czas staramy się to podkreślać. Nie chcę tutaj mówić tego tak bardzo konkretnie, ale że 2-latek naprawdę mówi. I to powinno rodzica bardzo niepokoić, ale oprócz tego też szereg różnych innych zachowań w funkcjonowaniu społecznych. Ja myślę, że te dwie rzeczy to są takie, które najszybciej rodzic może zauważyć swojego dziecka, czyli to, jak dziecko się komunikuje, jak czegoś potrzebuje, jak prosi o różne rzeczy, jak sobie próbuje załatwić jakieś różne swoje dla siebie atrakcyjne jakieś wzmocnienia, tak, czy to chodzi o jedzenie, czy chodzi o picie, czy chodzi o jakąś formę zabawy, czy zachęca tego rodzica do zabawy, czy jest cały czas w tej komunikacji z tym rodzicem, czy reaguje na komunikaty kierowane od dorosłych, od dzieci, czy poszukuje kontaktu, czy nie poszukuje kontaktu. Myślę, że to są takie zachowania, które każdy z rodziców jest w stanie bardzo dobrze zaobserwować, bo to też są takie, myślę, że patrząc po tych spotkaniach z rodzicami, to są takie zachowania u dzieci, które rzeczywiście rodzice najczęściej zauważają sami. A później, jak już się spotkamy, to my pokazujemy rodzicowi, co jeszcze może być na przykład niepokojącego i rzeczywiście wtedy pokierowany rodzic przez nas, on zauważa więcej tych trudności, tak? Ale myślę, że to mowa i ta kontakt społeczny chyba najbardziej, chyba że coś jeszcze Marta ci przychodzi do głowy, bo no, tak na szybko. Myślę też pod kątem zabawy i naśladowania. Bardzo często umiejętność naśladowania, szczególnie innych osób, jest kluczową umiejętnością do tego, żeby uczyć się tych właśnie kontaktów społecznych z rówieśnikami. Tak naprawdę, jeżeli my, dorośli, nie wiemy, jak się zachować w danej sytuacji, no to co robimy? Obserwujemy, co robią inni. I tak naprawdę powielamy ich zachowania. Natomiast i tak samo jest w przypadku dzieci. Dziecko, które nie potrafi rozeznać się w danej sytuacji, nie rozumie tej sytuacji z różnych względów, obserwuje rówieśników i powiela ich zachowania. Natomiast dzieci, które nie mają podstawowej umiejętności naśladowania, nie będą obserwowały do końca rówieśników. To też wynika z tego, że jakby te kontakty społeczne są niestety tutaj zaburzone. Natomiast brak umiejętności naśladowania powoduje, że dziecko nie uczy się nowych umiejętności.
ani funkcjonalnych, ani w zakresie relacji z rówieśnikami. Więc tak jak Edyta wspomniała, na pewno umiejętności mowy, komunikacji, zabawy i naśladowania. Także to są takie kluczowe. Dokładnie, że to jest coś, co rodzicowi od razu się łączy w jedną całość, bo jeżeli widzi coś takiego niepokojącego właśnie w zakresie kontaktu społecznego u dziecka, że dziecko jakoś nie do końca reaguje na mamę, nie do końca reaguje na tatę tak, jakbyśmy tego oczekiwali, no to tak jak Marta powiedziała, naśladowanie też zwróci uwagę, tak? Jak na przykład, nie wiem, rozleje nam się mleko i dziecko 100 razy widziało, że mama coś tam wycierała, jak się rozlało, no to tak naprawdę taką naturalną umiejętnością, naturalnym sposobem uczenia jest to, że dziecko po prostu pobiegnie po papier i wytrze. Jeżeli w takich sytuacjach widzimy po raz kolejny, że dziecko nie reaguje w żaden sposób, to to też powinno zaniepokoić, tak? W tych kontaktach społecznych, ale właśnie tutaj chodzi o naśladowanie. Także, no myślę, że to są... Wszystko się łączy w jedną całość, tak? Po prostu bacznie obserwować dziecko, jak ono wchodzi w te takie sytuacje typowo domowe z życia codziennego. No, to są bardzo cenne informacje. Niby właśnie życie codzienne, ludzie różnie reagują i dzieci różnie reagują, ale no to są takie wskazówki, które rodzice mogą zastosować, obserwując swoje dziecko. Na sam koniec jeszcze chciałam zapytać. Program zatytułowany jest Pomagaj, więc jak my możemy wesprzeć fundację? My zawsze mamy problem z proszeniem o pomoc, ale tak naprawdę to, czego my potrzebujemy, to wsparcia rzeczowego. Przydałoby nam się na przykład nowy komputer, pracujemy cały czas na swoich komputerach i te komputery po prostu się psują. Jakaś drukarka, bo coraz więcej też materiałów, jakie drukujemy dla rodziców, coraz bardziej chcemy też promować te takie działania w ramach działalności nieodpłatnej na temat właśnie tego, co może niepokoić dziecka, drukujemy coraz więcej plakatów. My cały czas się tak naprawdę utrzymujemy z tej działalności naszej odpłatnej, czyli z prowadzenia terapii, czyli to, co nam zostaje z tej nadwyżki, to my przekazujemy na te działania nieodpłatne. No ale to nie są jakieś ogromne koszty, tak? Sam koszt utrzymania tutaj fundacji i wszystkiego dookoła jest dużym kosztem, więc to rzeczowo na pewno by nam się przydały takie sprzęty typowo biurowe. No i zawsze jakieś wsparcie finansowe też by się przydało. Czyli darowizna, możemy podać numer konta. Tak, możemy podać numer konta, my tak zawsze nieśmiało do tego podchodzimy, ale no, potrzeby mamy duże, bo mamy też bardzo dużo pomysłów, tak? Samo otwarcie poradni to jest zakup kosztownych narzędzi diagnostycznych. My cały czas też staramy się pracować najbardziej jak najnowszymi metodami, czyli na przykład teraz z zakresu integracji sensorycznej zostały wydane polskie testy, więc żeby pracować polskimi testami z zakresu metody integracji sensorycznej, musimy też zakupić kolejne narzędzie, gdzie kilka elementów tego narzędzia kosztuje 2000 i to tak z każdym narzędziem jest. Nie, my staramy się to robić na bieżąco w ramach właśnie tych swoich możliwości, ale wsparcie finansowe, tak, darowizna jak najbardziej by się przydała też na dokończenie remontu, żeby otworzyć tutaj poradnie czy punkt przedszkolny. Są jeszcze rzeczy, których po prostu jeszcze nie zdążyłyśmy zrobić. Ciekawe, czy nam wystarczy rąk, żeby ją całą rozłożyć. O, i naleci! Do góry. I będziemy się chować. Robimy wiatr. Tak? Trzy.